Cześć! Dziś zapraszam Was na recenzję średniopułkowca od TP-Linka, firmę raczej znacie tylko z routerów, ale od jakiegoś czasu ma ona swoją linię smartfonów Nefos. I dzisiaj przyjrzymy się modelowi X9. Nefos na rynku jako marka telefonów jest już obecna od jakiegoś czasu. Dawniej recenzowaliśmy Wam modele na naszym kanale, zresztą możecie zobaczyć je sobie w karcie. A dzisiaj przyglądamy się modelowi X9, który jest smartfonem, który jest ulokowany na takiej niskiej półce średniej. Tak bym to nazwał. Kosztuje 799 zł i oferuje całkiem niezłą funkcjonalność. Zacznijmy sobie od konstrukcji. Ta jest niestety plastikowa, ale ma to też swoje plusy. Ten plastik jest dobrze spasowany, a TepeLink na swojej stronie chwali się, że jest to obudowa ani bady. I rzeczywiście tutaj nic nie trzeszczy, wszystko jest to ładnie spasowane, i czujemy, że mamy do czynienia z bryłą telefonu, która jest porządnie wykonana. Te plecki są matowe, więc nie rysują się podczas użytkowania, a także nie palcują, co mi się bardzo podoba. Aparat troszeczkę wystaje ponad obudowę, natomiast dołączony do zestawu pokrowiec silikonowy ładnie nam chroni całego smartfona i niweluje tą niedogodność. Z smaczku estetycznego dodają jeszcze aluminiowe fugi, które pełnią funkcję anteny. Wygląda to bardzo ładnie i te link może się podobać. Jest to standardowy wygląd smartfona, ale nie został on zrobiony. Źle. Jeśli chodzi o wyświetlacz, mamy tutaj prawie 6 cali o rozdzielczości HD, czyli 1440x720. Jest to oczywiście proporcja 18x9. Jest to smartfon, który korzysta już z, no można powiedzieć, nowych standardów na rynku. Dzięki temu ramki nie są aż takie duże i jak na telefon z tej półki cenowej, prezentuje się on nadzwyczaj dobrze. Jeśli chodzi o ekran, niska rozdzielczość chyba jest tutaj największą wadą tego telefonu. Oczywiście osoby, które przysiadają się z ekranów flagowych QHD+, mogą mieć z tym delikatny problem. Natomiast dla osób, które chwilę popatrzą na ten ekran, szybko można się przyzwyczaić. Oczywiście czasami czcionki są delikatnie poszarpane, ale za to ekran nadrabia w zupełnie innym segmencie. I to jest oczywiście ekran IPS, natomiast ma bardzo fajne kąty widzenia, a także Fajne nasycenie barw. Nie ma tutaj czegoś takiego, że te barwy są wyblakłe, a delikatnie patrząc już pod kątem, nie widzimy, co jest na ekranie. Niższa rozdzielczość, ale za to dużo lepsza jakość wykonania ekranu i dużo lepsze parametry techniczne niż na przykład w konkurencyjnych rozwiązaniach w tych pieniądzach. Jeśli chodzi o procesor, mamy tutaj Mediateka MT6750T który jest procesorem ośmiordzeniowym. Rozumiem tutaj delikatne rozwiązania budżetowe, ten procesor radzi sobie całkiem nieźle ze względu właśnie na rozdzielczość HD+, natomiast myślę, że producent mógł się troszeczkę pokusić na zainstalowanie jakiegoś Snapdragona, który obsłużyłby troszeczkę wyższą rozdzielczość. Ale rozumiem, telefon jest niskopółkowy, więc ten procesor jakoś się broni. Jeśli chodzi o jeszcze specyfikację, mamy tutaj 3 GB pamięci RAM oraz 32 GB wbudowanej pamięci. Dla użytkownika realnie po uruchomieniu telefonu zostaje 26 GB. TepeLink chwali się także dwoma rodzajami odblokowywania telefonu. Mamy tutaj oczywiście klasyczny czytnik linii papilarnych, który działa całkiem nieźle. Natomiast po przełożeniu palca jest chwilowy lak i to jest niespowodowane czytnikiem, a animacją, która po prostu powoduje takie wrażenie, jakby on zczytywał ten palec dłużej. Natomiast yy, oczywiście są to. Setne sekundy, a nie długie oczekiwanie na reakcję smartfona, także nie będzie wam to przeszkadzało w codziennym użytkowaniu. Drugim rodzajem odblokowywania jest rozpoznawanie twarzy. Natomiast pamiętajcie o tym, że nie jest to rozpoznawanie twarzy znane z flagowców, tylko po prostu kształt twarzy i nasza podobizna. Łatwo to oszukać, więc nie traktujcie tego jako super blokadę telefonu. Bardziej ufałbym mimo wszystko czytnikowi linii papilarnych. Jeśli chodzi o użytkowanie, jest nieźle. Oczywiście pamiętajcie, że jest to smartfon, ciągle będę to przypominał. Za około 800 zł. Zdarzają się to oczywiście przycięcia, natomiast całość chodzi w porządku. Da się z tego smartfona normalnie skorzystać i dla osób mniej wymagających spełni on jak najbardziej oczekiwania. Przeglądniemy tu sobie wygodnie internet. Duży ekran pozwala na dobrą konsumpcję treści. Dodatkowo proporcje 18 na 9 więc widzimy troszeczkę więcej i będziecie mogli czerpać przyjemność z jego użytkowania. Jeśli chodzi o nakładkę, oczywiście smartfon działa pod kontrolą Androida 8 z nakładką NFUI, czyli pewnie Nefos UI. Jest to nakładka, powiedziałbym taki miks Huawei z Xiaomi, i są tu wyciągnięte najfajniejsze smaczki z tych dwóch nakładek. Mamy tutaj oczywiście motywy, możemy sobie zmieniać wygląd tej nakładki. Dodatkowo dodano parę funkcjonalności, na przykład możemy obsługiwać ten telefon za pomocą gestów, i zyskujemy wtedy jeszcze ten pasek, który po prostu znika. Ten pasek nawigacyjny wtedy nam się chowa, i możemy obsługiwać telefon za pomocą gestów. Mamy tutaj także klonowanie aplikacji, na to skusi się myślę. Każdy, kto na przykład ma kilka kont na Facebooku. Oczywiście nie mogło zabraknąć 5 GHz Wi-Fi, no jakże telefon od tp -Linka może mieć słabe Wi-Fi, a także LTE kategorii 6, więc wszystkie dane transmitujecie tutaj bardzo szybko. Oczywiście wiem o tym, że LTE kategorii 6 to nie jest najnowszy moduł, natomiast zupełnie wystarczy, żeby dostarczyć szybko dane do tego telefonu. Jeśli chodzi o aparat, mamy tutaj 13 megapikseli, F2.0 oraz pomocniczy aparat 5-megapikselowy do rozmytego tła. I jeśli chodzi o zdjęcia w tej klasie cenowej, Tepelink myślę, że plasuje się raczej na górze stawki. Te zdjęcia są całkiem niezłe. Podczas dobrych warunków oświetleniowych naprawdę można zrobić tym telefonem ładne zdjęcia. Oczywiście widać tam delikatne modyfikacje softowe, natomiast samo zdjęcie nie jest najgorsze. Spokojnie nada się na socjalki, Facebooka, Snapchata i Insta Stories. Bezproblemowo zrobicie tym także podstawowe, rozmyte tło. Gorzej troszeczkę jest, kiedy przyjdzie nam fotografować po zmroku, wtedy szumy są już bardzo widoczne i ten telefon radzi sobie wtedy średnio. Ale oczywiście pamiętajcie, że jest to telefon za 800 zł, a zresztą przykładowe zdjęcia macie także w opisie. Jeśli chodzi o nagrywanie, szkoda, że nie ma tutaj stabilizacji obrazu i jakość nagranego obrazu jest bardzo tożsama z tym, co oferuje aparat fotograficzny. Nie jest źle, powiedziałbym, że poprawnie, niczym się nie wyróżnia, ale też nie ma znaczących wad, które uniemożliwiają robienie dobrych zdjęć tym telefonem. Warto też nadmienić, że aplikacja aparatu ma też tryb profesjonalny, a także kilka presetów do robienia zdjęć w danych warunkach oświetleniowych, czy też w danej scenerii, na przykład do żywności. Na końcu jeszcze bateria 3060 mAh, ale dzięki temu, że mamy tutaj energooszczędne pozyspoły, a także niską rozdzielczość ekranu, to przekłada się na czas użytkowania od 4 do 6 godzin na włączonym ekranie. Spokojnie jeden dzień użytkowania ten telefon Wam wytrzyma, a dla osób nie wymagających spokojnie pociągnie dwa dni. Tepelin chwali się, że także w zestawie jest dołączona szybka ładowarka, ale sprawdziłem to. I ładowanie od 0 do 100% przy wyłączonym telefonie trwało aż 2 godziny, więc nie powiedziałbym, że telefon ładuje się szybko. Podsumowując, TepeLink to całkiem niezła propozycja, która walczy z konkurentami w tej cenie. Jest to fajny telefon z lekką nakładką, z całkiem niezłym aparatem, z niezłą baterią. Niestety brakuje tutaj NFC, no ale do tego można jakoś tam przywyknąć. Szkoda, że jest tylko port micro USB, a nie USB-C, natomiast na pochwałę zasługuje pełny jack i odtwarzanie muzyki z tego telefonu jest poprawne. Tutaj, jak podłączymy lepsze słuchawki, możemy posłuchać muzyki na całkiem niezłym poziomie. Telefon dobrze leży w dłoni, a konstrukcja pozwala cieszyć się z użytkowania, myślę, że dłuższy czas, dlatego że nie złapie tak szybko rys. Ogólnie telefon mogę polecić. Myślę, że jak za 799 zł, może on dzielnie walczyć nawet z Xiaomi. Oczywiście zapraszam Was do dyskusji w komentarzach. Powiedzcie mi, co sądzicie o Tepelinku pelinku i generalnie serii Nefos. Czy producent routerów ma szansę przebić się w segmencie smartfonów? Piszcie. Ja Wam bardzo dziękuję za tą recenzję. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału, a także jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Czołem!